Charles Henry McIntosh. Komentarz do Piątej Księgi Mojżeszowej. Rozdział 12. Miejsce oddawania czci w Kanaanie. Wewnętrzne nastawienie względem Słowa Bożego. Teraz rozpoczynamy nowy fragment naszej księgi. Podczas gdy pierwsze 11 rozdziałów zajmuje się ważną zasadą posłuszeństwa, w kolejnych rozdziałach znajdziemy praktyczne zastosowanie tej zasady do zwyczajów i dróg ludu, gdy znajdzie się już w posiadaniu kraju. Oto są ustawy i prawa, które będziecie starannie spełniać na ziemi, którą Pan Bóg twoich ojców dał tobie w posiadanie po wszystkie dni życia waszego na ziemi. Rozdział 12, 5 Księgi Mojżeszowej, werset 1. Porządek Boży w tej księdze uczy nas ważnej zasady. Zanim można dotknąć się szczegółów, należy upewnić się, że serce i sumienie znajdują się we właściwym stanie. Gdy serce człowieka nauczy się raz korzyć się przed autorytetem Słowa Bożego, to także jego postępowanie w licznych szczegółach życia codziennego będzie miłe Bogu. To dlatego ustawodawca starał się tak usilnie, by doprowadzić serca Izraelitów do tego stanu. Odczuwał, że nie miało sensu zajmowanie się drobiazgami, dopóki w duszach ich nie zakorzeni się podstawowa zasada wszelkich moralnych pouczeń. Zasada ta brzmi: obowiązkiem człowieka jest bezwarunkowe podporządkowanie się autorytetowi Słowa. Obowiązkiem człowieka jest bezwarunkowe podporządkowanie się autorytetowi Słowa. Dopóki nie uznamy tej prawdy, nie będziemy zdolni zająć się konkretnymi sprawami. Jeżeli pozostawimy miejsce na samowolę albo damy rozsądkowi prawo głosu, to zauważymy, że zaczną rodzić się niezliczone pytania i wątpliwości, na które nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Czy nie mamy zatem robić użytku z naszego rozumu? To po cóż został on nam dany? To ważne pytania. Po pierwsze, rozum nie znajduje się w takim stanie, w jakim był pierwotnie, gdy został podarowany człowiekowi. Nie możemy zapominać, że grzech wszedł na świat. Człowiek jest upadłą istotą i każda część jego istoty skażona jest przez grzech. Innym powodem tego upadku jest zaniedbywanie Słowa Bożego. Musimy zważyć na to, że gdyby rozum człowieka znajdował się w zdrowym stanie, to potwierdziłby to właśnie przez swoją uległość wobec Słowa Bożego. Ale ludzki rozum nie jest niestety zdrowy, lecz zaślepiony. Nie można ufać mu w duchowych kwestiach i w sprawach bożych. Gdyby ta ważna kwestia cieszyła się właściwym zrozumieniem, to niezliczone pytania i trudności od razu by się rozwiązały. Wszyscy niewierzący ludzie popadli w stan niewiary właśnie przez swój rozum. Szatan z wielkim upodobaniem podpowiada chytrze człowiekowi: otrzymałeś rozum, czemu niby miałbyś go nie używać? Przecież po to został ci podarowany. Nie możesz wyrażać swojej aprobaty lub przyjmować za pewnik czegoś, z czym twój rozum się nie zgadza lub czego nie jest w stanie pojąć. Jako człowiek posiadasz prawo, by wszystko poddawać próbie rozsądku. Jedynie głupcy wierzą naiwnie wszystkiemu, co się im powie. Jednak Słowo Boże stoi ponad rozumem, i gdy Bóg mówi, rozum nie ma nic do powiedzenia.
Jeżeli chodzi o ludzkie słowa i opinie, rozsądek ma z pewnością prawo do wydania oceny. Jednak nawet i wtedy jedynym pewnym probierzem pozostaje Słowo Boże. Gdy tylko rozsądek próbuje oceniać Słowo Boże, dusza musi pogrążyć się nieodzownie w ciemności niewiary, skąd już niedaleko do całkowitego zaprzeczenia egzystencji Boga. Jedynym pewnym gruntem dla duszy jest zatem wiara w autorytet i całkowitą wystarczalność Słowa Bożego. Na tym gruncie stał Mojżesz, który pragnął nakłonić serca Izraelitów do bezwzględnego podporządkowania się autorytetowi Bożemu. Bez tego wszystko było bez sensu. Jeżeli wszystkie Boże ustawy i prawa musiałyby zostać najpierw poddane ocenie rozsądku, byłoby to równoznaczne z ludzkim unicestwieniem autorytetu Pisma, doskonałej pewności i pokoju. Gdy jednak dzieje się odwrotnie, gdy ludzka dusza przez Ducha Bożego zostaje doprowadzona do bezwzględnego poddania się Słowu Bożemu, to przyjmuje wszystkie przykazania i słowa wiarygodnej księgi jako pochodzące bezpośrednio od Boga. Wtedy nawet najprostsze przepisy i rozporządzenia mają w jej oczach wartość i wagę, jaką nadać może jedynie Boży autorytet. Może nie zawsze będziemy potrafili zrozumieć od razu znaczenie każdej z Bożych ustaw, ale nie jest to też rozstrzygające. Wystarczy, że będziemy wiedzieć, że Bóg wyraził swoją wolę, to decyduje o wszystkim. Tych parę uwag powinno nam ułatwić zrozumienie powiązania, jakie istnieje pomiędzy rozważonymi już przez nas rozdziałami, a fragmentem, którym właśnie chcemy się zająć.